Najdroższe pomyłki konstrukcyjne na świecie. Witajcie! Błędy ludzkie, jak każdemu z nas wiadomo, są praktycznie nieuniknione i zdarzają się od czasu do czasu. Na nich często uczymy się, jak nie należy postępować. Jednak w przypadku realizacji ogromnych przedsięwzięć budowlanych, z których mają na przestrzeni lat korzystać miliony ludzi i realizowanych często z publicznych pieniędzy, powinniśmy zatem mieć niemal pewność, że takie projekty są bardzo dokładnie przemyślane. I tu muszę Was zaskoczyć. Nic bardziej mylnego. Bo jednak taka niefrasobliwość ludzka uwarunkowana jest chyba u niektórych wręcz genetycznie. Dlatego w dzisiejszym filmie przyjrzymy się, jak i gdzie popełniano błędy, które kosztowały miliardy dolarów lub euro. Zanim zaczniemy, to jeszcze szybciutko dzięki za to, że jesteście. I ruszamy z materiałem. Tak jak wspomniałem, błędy się zdarzają każdemu, mniejsze, większe, ale kiedy kosztują miliardy i czasami zagrażają bezpieczeństwu innych, nie powinny mieć miejsca. Inwestycje budowlane były, są i będą realizowane. Opóźnienia terminów budów również są niemal normą, a w Polsce za komuny to już nic nie było budowane o czasie. Tak jak na przykład budowa nowego teatru w Kielcach, gdzie pozwolenie na budowę wydano w 1975 roku, a zakończenie było planowane na 1980. W rzeczywistości budowa trwała 21 lat do 1996 roku. Takich rodzynków inwestycyjnych na terenie naszego kraju było oczywiście sporo więcej. Dobrze, że teatr w ogóle skończyli, bo jak wiadomo, w wielu przypadkach nie było szczęśliwych zakończeń. Cóż, możemy się pocieszać, jeśli to może być w ogóle jakimś pocieszeniem, że nie jesteśmy jedyni. Nawet w krajach dużo lepiej rozwiniętych, gdzie technologia była na dużo wyższym poziomie, opóźnienia szły i idą w dziesięciolecia. Jako sztandarowy tego typu przykład można przytoczyć drapacz chmur w Londynie, który swoją równie ciekawą, jak i kontrowersyjną konstrukcją narobił niezłego bałaganu jeszcze zanim został oddany. A mowa o londyńskim 20 Fenchurch Building. To komercyjny drapacz chmur, który już w 2013 roku jako nieukończony jeszcze wieżowiec stał się przedmiotem medialnej afery, w tym smażenia jajek na ulicy. Południowa fasada tego przeszklonego budynku odbijała światło słoneczne tak, iż było ono skoncentrowane na okoliczne ulice, topiąc elementy karoserii zaparkowanych samochodów, przypalając asortyment na sklepowych wystawach i wyrządzając innego rodzaju szkody. Temperatura była tak wysoka, że jeden z reporterów Sky News usmażył sobie jajko z pomocą odbijanych promieni słonecznych. Ostatecznie, by zapobiec dalszym niepożądanym konsekwencjom na części szklanej elewacji wieżowca, zainstalowano tak zwane łapacze światła, których koszt wyniósł około 14 milionów dolarów. Od 2017 roku właścicielem wieżowca jest chiński koncern Li Kunqi, który zakupił go od poprzedniego właściciela za kwotę około 1,8 miliarda dolarów. Kolejną wyjątkowo drogą pomyłką można uznać gigantyczny niemiecki projekt kolejowy, a dokładniej Stuttgart 21. Plany podziemnego dworca mają już ponad 25 lat. Od tego czasu jego koszty horrendalnie wręcz wzrosły. S21 w fazie planowania został nazwany najbardziej ambitnym i największym ulepszeniem publicznego transportu kolejowego w Badenii-Württembergi. Według planów inwestycyjnych za sprawą przebudowy dworzec główny zostanie przekształcony z terminala w podziemną stację tranzytową. Modyfikacje całego węzła kolejowego w Stuttgarcie obejmują 57 km nowego toru dla pociągów dalekobieżnych, regionalnych i podmiejskich, z czego 33 km będą w tunelach i przekopach, a także powstaną 4 nowe stacje. W 1995 roku Deutsche Bahn, władze federalne i miejskie zawarły umowę ramową, która przewidywała koszty rzędu 2,6 miliarda euro. Kiedy oficjalnie ruszyła budowa, kolejne mówiły już o 4,5 miliarda. Teraz mowa jest o 8,2 miliarda euro. Natomiast Federalny Trybunał Obrachunkowy w ekspertyzie z 2016 roku pisał już nawet o wydatkach, które mogą sięgnąć 11 miliardów euro. Jakby tego było mało, od 2009 roku przeciwnicy budowy urządzają regularne manifestacje, a 30 września 2010 roku, kiedy policja interweniowała podczas tych protestów, wiele osób zostało rannych, z czego jeden mężczyzna stracił wzrok. 5 lat później sąd w Stuttgarcie uznał akcję policji za bezprawną.
Ale zarówno manifestacje, jak i kwestia rosnących z roku na rok kosztów to jedno, bo na domiar złego już w 2010 roku, kiedy odbyły się także rozmowy arbitrażowe pomiędzy koleją, władzami państwowymi oraz regionalnymi i protestującymi, potwierdziły się przypuszczenia, że dworzec w swojej nowej zmodyfikowanej formie, pomniejszony do 8 torów, nie będzie w stanie podołać natężeniu ruchu kolejowego. Tą tezę w 2019 roku podtrzymał również minister transportu Winfried Herman, stwierdzając, iż takie rozwiązanie z całą pewnością będzie niewystarczające. Natomiast jeszcze kilka lat wcześniej Reuters na swoich łamach poinformował, iż dotarł do treści jednego z wewnętrznych dokumentów Deutsche Bahn, w którym stwierdzono, że gdyby kierownictwo firmy posiadało szerszą wiedzę, którą posiada obecnie, projekt ten ze względu na trudny i nieodpowiedni geologicznie obszar nie zostałby w ogóle rozpoczęty, lecz teraz musi być nadal kontynuowany. Najlepszym podsumowaniem jest chyba fakt, że według ekspertów Viasat Explore ten projekt kolejowy przekroczył już plan bazowy o kilka miliardów euro, głównie, jak określono, z powodu wielkich błędów inżynieryjnych. Natomiast jak stwierdził jeden z fizyków, Simon Foster, liczba 21 w nazwie projektu miała oznaczać XXI wiek, a przy tym tempie, w jakim on jest wykonywany obecnie, będziemy mieli szczęście, jeśli zostanie ukończony w XXI wieku. Oby jego słowa nie okazały się prorocze, bo podawany w 2019 roku termin zakończenia w grudniu 2021 już został kolejny raz przesunięty na koniec 2024 roku, z przewidywaną kwotą za realizację na poziomie ponad 8 miliardów euro. Pozostając w temacie inwestycji u naszych zachodnich sąsiadów, koniecznie należy także wspomnieć o porcie lotniczym Berlin-Brandenburg, którego budowa rozpoczęła się w 2006 roku. Początkowo jej koszt planowano na około 2 miliardy euro, a samo zakończenie 5 lat później, czyli w 2011 roku. Jednak w trakcie realizacji nastąpiła seria opóźnień spowodowanych błędami w prowadzonych pracach budowlanych i korupcją, w wyniku czego terminy nie mogły w żaden sposób zostać dotrzymane. Pierwszy taki przypadek miał miejsce w 2010 roku, kiedy ogłoszono upadłość firmy zajmującej się planowaniem i kooperacją zaangażowanych w inwestycje podwykonawców. Głównym jednak powodem tej sytuacji był fakt, iż budowę realizowano nie spełniając podstawowych wymagań przeciwpożarowych i jakby tego było mało, infrastruktura niezbędna do funkcjonowania lotniska również nie otrzymała stosownej certyfikacji. Problemem między innymi było 1200 drzwi z zamkami sterowanymi elektrycznie, które miały zamykać się automatycznie w razie pożaru, a usterki w instalacji elektrycznej na to nie pozwalały, powodując jednocześnie, że lotnisko stanowiło zagrożenie dla wszystkich, którzy przebywaliby na nim w razie zaproszenia ognia. Tym bardziej, że automatyczny system przeciwpożarowy również nie działał jak należy. Okazało się także, że w sumie zainstalowano 67 km rur chłodzących bez izolacji termicznej. Aby rozwiązać ten błąd, dziesiątki ścian musiało zostać zburzone, a konsekwencją tych dodatkowych prac związanych z ich wymianą było poniesienie kosztów trzykrotnie wyższych niż przewidywano, które wyniosły prawie 7 miliardów euro. Realizacja inwestycji trwała 14 lat, czyli 9 lat dłużej niż pierwotnie planowana data otwarcia. Lotnisko Berlin-Brandenburg zostało oddane do użytku dopiero w 2020 roku, a otwarcie podczas trwających ograniczeń w podróżowaniu to z pewnością nie koniec długiej listy klęsk tej inwestycji, bo ta sytuacja będzie zapewne kolejną kłodą rzuconą pod nogi i obiekt raczej może mieć w związku z tym problemy z finansowaniem swojej działalności przy ograniczonych wpływach. To wszystko sprawia, że lotnisku będą potrzebne kolejne fundusze, aby zapobiec bankructwu. Już przewiduje się, że kwota może sięgać miliarda euro. Na tym dziś koniec, bo aż głowa mnie rozbolała od tych kwot i nieroztropnego marnowania pieniędzy, za które naprawdę można by było zrobić wiele dobrego i pomóc wielu potrzebującym. Napiszcie proszę, co wy sądzicie o tych budowlanych wtopach. Dajcie znać w komentarzach, które z nich zrobiły na was największe wrażenie, a także jak waszym zdaniem należałoby postąpić z osobami odpowiedzialnymi za takie błędy. Jeśli ten film wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami na moim kanale. Dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia już wkrótce. Hej!